rolach głównych. Little Britches was the other half of this God-forsaken team. Seeking romance and excitement, they stole aboard a train. Ballada o Annie i Jenny. By the Doolin Dog Gang. Little girls want outlaws. Good boys they can't stand. They want fun and adventure of life with an outlaw man. Little girls, they want outlaws, not buttons or bows. They want shootouts and the holdups that an outlaw man controls. Now Ned Buntline wrote the stories of the outlaws way out west, full of glamour and adventure of the men he thought he knew best. The Daltons and the James Gang and old Bill Doolin too, they rode across the pages shooting their way through. Scenariusz. Co to? Reżyseria. Tylko trzy wagony? Tylko trzy wagony? Tak, to krótki pociąg. Wieziemy głównie... świnie. To był twój pomysł. Zamknę się. To jest napad. Tu są tylko trumny. Dick Dynamit. Nie, nazywam się Newcomb. Do roboty. Tylko trzy wagony. Ilu pasażerów? Niewielu. Wyglądają przez okna. Niech wyjdą. Tak jest. Wysiadać. Bill Doolin. Chwileczkę. Zostaliśmy sobie przedstawieni, więc to już nie jest potrzebne. Panie Newcomb? Nikomu nie zrobimy krzywdy. Weźmiemy, co macie. To jest Bill Doolin. Tak. A pan? Harley Hopkins. Bardzo mi przyjemnie. Tak szybko pan wyprowadził pasażerów? Pan jest urodzonym przywódcą. Czy pan jest człowiekiem uczciwym? Tym się szczycę. Więc proszę mi powiedzieć, czy w tym pociągu jest coś, co mogłoby zainteresować mnie i moich ludzi? Przysięgam, że nie ma ani centa. Co to jest? Zebranie towarzyskie? Nie wierzę, że pan jest uczciwy. Kto wami dowodzi? Zrewidujcie pasażerów. Stójcie.
Nie jesteśmy złodziejami kieszonkowymi. Jeszcze do tego nie doszło. Sprawdźcie ostatni wagon. Dick Dynamit już go sprawdza. Pomóż mi. Co znalazłeś? Chyba zabawki. Zabieraj. Nie odejdziemy z pustymi rękami. A to będzie nasza kolacja. Dziękuję. Przepraszam za kłopot. Ale czasami życie oznacza same kłopoty. Jedziemy. Wyszliśmy na idiotów. Jesteś z siebie dumny? Zamknij się. Jedziemy. Odjeżdżacie? A co z ogniem na torach? Jak go ugasimy? Możecie go obsikać. Zabierzmy się za świnie. Pasażerowie na gapę. Nie wolno jechać w tym wagonie. Zostawcie nas w spokoju. Jedziemy do Kalifornii. Tak? Ten pociąg jedzie jeszcze tylko 20 kilometrów, a do Kalifornii jest co najmniej 1000. Poradzimy sobie. Niech będzie. Pojedziecie w parowozie. Znowu to samo. Nie zdążam wlać zimnej wody. Myślicie, że jesteście tu dla odpoczynku? Uprzejmie proszę, żebyście wróciły do pracy. Ale u mnie nie ma ale. Annie poparzyła sobie rękę. Co za bezczelność. Lokal jest pełen klientów, a byle pomywaczki mi pyskują i nie zmywają naczyń. Ty niezdaro. Odliczę ci to z zapłaty. Nędzna dziewko. Pan mi wypłacił wszystko, co do centa. Co? Czego się gapisz jak małpa? Wypłać mi wszystko i to już. Należy się za tydzień po ćwierć dolara dziennie. Nauczę cię dobrych manier. Wyrzucam was z pracy. Ty bezczelny sukinsynu. To ja odchodzę. Rozumiesz? Wynoś się, niewdzięcznico. Wynocha. Wyjdę, ale frontowymi drzwiami. Chodź.
Nie przejdziesz przez restaurację. Tam siedzą ludzie. My też jesteśmy ludźmi. Ja ci pokażę człowieka. Przepuść nas, jeśli chcesz mieć nos. Chodźmy. Może trzeba było zostać. Musimy mieć pracę. W tej budzie? Za nic. Mam dość tego miasta. Jedziemy dalej, na zachód, jak planowałyśmy. Jak? Czym? Już ja coś wymyślę. Jak zawsze. Zapalimy? Pocałuj piękną dziewczynę. Masz pieniądze, kowboju? Co tu robią miejskie dziewczęta? Uciekłyśmy z miasta i biegłyśmy do utraty tchu. Ona pali. Napiłabym się piwa. Kobiety palą. Co tu robicie? Nie jesteście w pracy. Odeszłam z pracy. Doszłam do wniosku, że moja przyszłość jest na zachodzie. Moja też. Mógłbym z wami pojechać. Przydałbym się wam w drodze. Tak. Gdybyś nie był taki głupi i brzydki. Nic bym nie mówił. Tylko bym was zapraszał na tańce. Dobra. Taki z ciebie mężczyzna? Ożeń się ze mną. Będziesz mnie mógł bić do woli, ale się ze mną ożeń. Wariatka. Dajcie ślicznotki. Kocham was. Cicho, musimy wyglądać godnie. Co to za jedni? Banda Dolina i Daltona. Dzień dobry. Ładny dzień. Nie przerywajcie zabawy, dobrzy ludzie. Myślałem, że znam ludzi w tej okolicy, ale czasy się zmieniają. Bill? Bill Dolin, Corey. Będę potrzebował zapasów. Daj moim ludziom najlepszego ziarna. Ale nie tego świństwa, które sprzedajesz uczciwym ludziom. Chodźcie na piwo. Stawiam pierwszą kolejkę.
Słucham. Mój syn, Ned. Ned, to jest pan Bill Doolin. Chciałem, żebyś go poznał. Ned, jesteś silnym chłopcem. Przedstawiam ci mojego wspólnika, pana Daltona, jeśli masz czas. Panowie, na rachunek Billa Doolina. Nie chcę tańczyć. Zostaw mnie. Co jest z tymi ludźmi? Dawniej miałem tu przyjaciół, którzy nas ciepło witali. Przyjeżdża coraz więcej ludzi, a im więcej ludzi, tym mniej przyjaciół. Wszystko na odwrót. Jak to w dzisiejszych czasach? Nawet do nas dociera cywilizacja. Cywilizacja musi najpierw ciągnąć wszystkich tych, którzy chcą mnie dopaść. Eka Thomasa, Chrisa Metzena i starego Billa Tillmana. Napijmy się czegoś porządnego. Dlaczego nie śpisz w takie popołudnie? Boisz się? Człowiek staje się ostrożny z wiekiem. Co to za osiłki? Zawołaj ich. Ej, wy, chodźcie tu. Umiecie odróżnić tyłek od głowy? Chyba tak. Chyba? Tak. Dla mnie nie musicie być pewni. Ale jeśli zawalacie robotę, pakuję wam ołów w tyłki. Powiem wam, o co chodzi. Ty będziesz pilnował drogi do miasta, a wy dwaj drogi z miasta. Jeśli zauważycie obcych, dajcie mi znać. Corey otwiera budę. Nareszcie się napijemy. Na razie. Jadę na wartę. Co to jest? Irlandzka whisky. Sam ją robię. Masz tu listę rzeczy, których potrzebujemy. Patrzcie, co mam. Świeże ryby. Rozpalcie ogień. Spróbuj mnie dotknąć jeszcze raz. A jeśli cię pocałuję? Podejdź bliżej, a kopnę cię w jajka. W co? W jajka. Uciekam, nie lubię jajecznicy. Pewnie ty jesteś mózgiem tej bandy, a ta druga jest od brudnej roboty. Dla ciebie pan Doolin. Naprawdę? We własnej osobie. Corey? Dajcie panienkom piwa korzennego. Proszę, mała. Napijemy się whisky. Z wodą czy bez? Tak jak chłopaki. Nie jesteśmy chłopakami, mała.
Zapraszam panie do baru. Jak ci na imię? Annie. Annie. Wznoszę toast. Obyśmy dojechali jak najdalej. A ty, mała? Spokojnie. Do miasta prowadzą dwie drogi. Obie mam pod kontrolą. Nie wiem. Spokojnie, Dalton. Przez ciebie zaczynam się denerwować. Mam być spokojny? Straciłem dwóch braci. Takie jest życie bandytów. Corey, dorzuć kilka butelek. Zaraz ci dam butelkę. Nie przyzwyczajaj się do tego. Czy któryś z panów ma coś do palenia? Najpierw oferujesz kawałek wichrom. Czytałam o was w powieściach pana Neda Bentlina. Znam wasze wszystkie bohaterskie czyny. Skąd ten pan o nas wie? Wie wszystko. Widziałem jeźdźców. Ilu? Widziałem dwóch, ale jest ich więcej. Zwijamy się stąd. Nie marnujmy czasu. Byłabyś dobrym bandytą. Jedziemy. Pojedziemy za nimi. Dobry wieczór, panowie. Świeża krew. Jestem szeryfem. Nazywam się Bill Tillman. Może ostatnio przejeżdżała tędy grupa sześciu mężczyzn. Nie szukam donosiciela. I'm not looking for an informer.
Wystarczy skinąć głową. Powiem wam, po co tu przyjechałem. Szukam pana Billa Dolina. On nie jest bohaterem. Okrada banki z waszych pieniędzy. A ty dla kogo pracujesz? Dla rządu Stanów Zjednoczonych. Jeśli spotkacie pana Dolina, powiedzcie mu, że go dopadnę. Obiecuję wam, że go schwytam. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że można mi wierzyć. Jesteś za stary, żeby uganiać się za najlepszymi z najlepszych. Może jest już najlepszy, bo wszyscy inni już nie żyją. Powiedzcie staremu Dolinowi, że Tillman go szuka i że pogrzebie jego podstarzały tyłek w ziemi. Jasne? Konie są zmęczone. Zajmij się nimi. Czy jest tu człowiek o nazwisku Corey? To ja. Mogę czymś służyć? Może. Work my way, way out west, sail away, ladies, sail away. Sold my stuff and all the rest, sail away, ladies, sail away. Don't you rock 'em, Danio, don't you rock 'em, Danio, don't you rock 'em, Danio, don't you rock 'em, Danio. All of our clothes into our trunk, sail away, ladies, sail away. Find me a bar and drink me drunk, sail away, ladies, sail away. Don't you rock 'em, daddy all day, don't you rock 'em, daddy all day, don't you rock 'em, daddy all day, don't you rock 'em, daddy all day. When I find me an outlaw man, sail away, ladies, sail away. Sail away out to another land, sail away, ladies, sail away. Don't you rock 'em, daddy all day, don't you rock 'em, daddy all day, don't you rock 'em, daddy all day, don't you rock 'em, daddy all day. Co to? Myszołowy. Ale mam pistolet. Gdzie go kupiłaś? Zostawił mi go w spadku mój ukochany tatuś. Bohater Armii Konfederatów. Kłamiesz. Twój ojciec umarł na suchoty, a mój z przebicia. Niech będzie. Ale w tym kraju można daleko zajść z pistoletem. Tak nie można. Za wcześnie mówić, co jest dobre, a co złe. Jesteś ze mną, czy nie? Nie mam zamiaru być białą niewolnicą. Wolę płonąć, jak w ogniu.
Jesteś ze mną? Tak. Ale jest mi gorąco, jestem zmęczona i nie mam wody. To przejdzie. Teraz jest nam trudno. Ale potem przyjdzie dobre życie. Niekąd by nie kłamał. Dolin nas przyjmie. Jenny, co? Robiłaś już to? Co? No wiesz. Wiem. A ty dobrze wiesz, że nie, więc dlaczego pytasz? Ludzie często kłamią na ten temat. Ja też tego nie robiłam. Ale zrobię to z Newcombem. Ta myśl pali mnie jak rozżarzony węgiel. Co? Nigdy mnie nie opuścisz? Nigdy. Czy to... Tak, to on. Newcomb. Nie mówiłam? Odsuńcie się. Zanim wypijesz, ofiaruj trochę wody ziemi. Wtedy ona da ci wszystko. Dynamit? Patrz. Twój przyjaciel półindianin coś przywiózł. Nowych kolegów. Cholera. Rany boskie. Co wy na to, chłopaki? Co tam masz? To nasze znajome. Dziewczyny z miasta. Posadź je w cieniu i daj im wody. Po co je przywiozłeś? Chcą żyć wśród bandytów. Dobrze wybrały. Odwieź je tam, gdzie je znalazłeś. Słyszałeś? Masz łajno zamiast rozumu. To jeszcze dzieci. O co ci chodzi? Dawniej byliśmy dobrą bandą. A teraz jesteśmy bandą kretynów. Gdybyś się tak odezwał do mojego brata, już byś nie żył. Masz lepsze pomysły? Napad na pociąg to była twoja wpadka. Pozwoliłem, żebyś to załatwił po swojemu. Możemy ukraść więcej zabawek z pociągów.
Wszystkie twoje pomysły są równie genialne? Twoje pomysły doprowadziły nas do tego stanu. Dopiero przyjechałam, ale zgadzam się z panem Newcombem. Aż przykro patrzeć na tych ludzi. Musicie dbać o reputację. Pan Dick Dynamite powinien zapuścić brodę albo ją zgolić, bo ten zarost jest ohydny. Wy też nie wyglądacie najlepiej. Zrób im jakieś miejsce. Niech odpoczną. Dzień dobry, panienki. Kawy? Powinny pić mleko. Chętnie się napiję. Macie ochotę na coś konkretniejszego? Łap! Piłka do bejsbola. Skąd macie to wszystko? Nie słyszałaś o słynnym napadzie na pociąg z zabawkami? Umiecie w to grać? Jest nas za mało. Według regulaminu powinno być 9 zawodników. O ile pamiętam, grają 2 drużyny. Tak. Podzielimy się, a potem wyjaśnię wam szczegóły. Co to jest? Pierwsza baza. Wyeliminowana, rozbiła butelkę. Może i ja wejdę do wody, ale z daleka od tych parszywców. Chodzicie do wody, panienki? Na oczach wszystkich? Panowie, panienki chciałyby się wykąpać. Nie mam do nich zaufania. Niech zamkną oczy. Nie mogę ich zmusić, żeby je mieli otwarte. Ja i pan Dalton będziemy udawali drzewa. Możecie się rozebrać za nami. Odsuń się. Patrzysz na damy. Zabieraj tyłek.
Na oczach wszystkich? Z wyjątkiem pana Newcomba. Właśnie. Panowie, organizujemy napad w dobrym stylu. Jedziemy do Empire City. Zawsze chciałem obrabować bank. Miasto jest o 2 dni drogi. Dziś zatrzymamy się w Ingalls. Zostawimy tam nasze panie. Gdzie jest Jenny? Od razu zasnęła. Ona też jest gotowa do snu. Witajcie, panowie. Przedstawię wam panienki. Ani na podłogę. Bill? Schowajcie się z tyłu. Damn, I hate
nie lubię wstawać tak wcześnie. Rany boskie, rusz się, nie siedź na tyłku. W porządku? Tak. Nie ruszaj się stąd. Ona chce mnie zabić. Otaczają ich. Dałbym wszystko za laseczkę dynamitu. Dobra, wycofać się. Skąd on wiedział, że tu jesteśmy? Co jest grane? Są ranni? Nie. Niech ktoś ją opatrzy. Spakowaliśmy was w niezłe tarapaty. Ale wyciągnę was z tego. Uratowała nas. Wypuściła bydło. Ile mamy czasu? Jesteśmy opóźnieni o 5 minut. Wracamy do Rockford. Zapomniałaś o torbie. Niech ktoś dobije tego konia. Twój? Tak. Jedźcie, zrobię co trzeba. Nie, sama zrobię co trzeba. Jedziemy.
Dobrze osłaniałeś Billa. Gdzie się tego nauczyłeś? Od braci? Uważaj, co mówisz. Nie idzie ci, Dolin. Znają każdy nasz krok. Właśnie. Dokładnie tak załatwili moich braci. Dość. Uspokójcie się. Musimy się ukryć. Tu jest napisane tak. Dolin wprowadził żelazną dyscyplinę, a umiał się koncentrować jak człowiek wschodu. Pokaż. Ned Bantline. Niezwykłe przygody bandy Dolina i Daltona. Pokaż. Zaraz. Dalton był chyba sprytniejszy od starzejącego się Dolina. Ja byłem pierwszy. Starzejący się Bill Dolin. Pokażę temu pismakowi, jak kończy się opowieść o mnie. Banda Dolina i Daltona znów uderzy. Co chcesz udowodnić? Mój ojciec kiedyś powiedział, idź na całego, albo zostań w domu. Tym razem się uda. Skąd ta pewność? Nie wiesz, że umiem się koncentrować jak człowiek wschodu? Masz plan? Plan? Tym razem będzie inaczej. Ubierzemy się elegancko, w garnitury i krawaty. Przejedziemy przez miasto. Jak praworządni obywatele. W święta. Ty pojedziesz do miasta kupić konieczne rzeczy. Przywieziesz dwa najpiękniejsze czepki dla naszych dziewczyn. Ty, Red, rozpuścisz pogłoski, że w przyszły czwartek napadniemy na pociąg pocztowy z forsą. Ale nas tam nie będzie. Tego im nie powiesz. Zostawią wszystko w domach. Ty pojedziesz po konie. Najlepsze, jakie będą. Wy, panienki, wypierzecie nam ubrania, żebyśmy pięknie się prezentowali. Będą z nas chłopaki, jak się patrzy. Okropnie się czuję w tych ciuchach, ale nareszcie pięknie pachniesz. Ciekawe, co o tobie mówili w South Peak.
Dzień dobry. Good morning. I wish to withdraw some money from your Chcieliśmy bank. Wycofać pieniądze z banku. Wszyscy na podłogę. Nie. Stój. Ty. Ruszaj się. A teraz załadujcie zielone do worka. On chce powiedzieć, że nie mamy worków. W każdym banku są worki. Skończyły się. Naprawdę. Czy ktoś z was wziął worek? Nikt. Zdejmuj spodnie. Zdejmij spodnie. Chcesz żyć? Ściągaj portki. Forsa na kontuar. Z obu szuflad. Dobrze się sprawiłeś, synu. Dawaj zegarek. Szybko. Patrzcie, taki, jaki ma Dalton. Zwiążcie go. Są dziewczyny. Są wszyscy. Teraz ich weźmiemy. Poszło jak z płatka. Dzień dobry panom. Koniec drogi. Kto mówi? Szeryf Bill Dillman. Słyszałem o tobie. A ja o tobie. Co teraz? Jeśli chcecie wyjechać z miasta, musicie mnie minąć. Nie ruszać się. Mają nas jak na strzelnicy. Spokojnie. Powiem, co zrobicie. Staniecie na środku ulicy z podniesionymi rękami. Teraz. Na podłogę. Nie ruszać się. Nic ci nie jest? Nic. Drasnęło mi but. Ten kretyn George. Nie żyje. Ja im pokażę. Mogę wysadzić w powietrze całe miasto. Razem z nami. Daję wam minutę. Potem wysadzę tylną ścianę banku. Nieźle wpakowałeś dziewczyny i George'a. Masz jeszcze jakiś pomysł? Rozwiąż go. To jest zastępca szeryfa. Wykorzystamy go. Przetnij mu. Jak się nazywasz? Roger Capps. Masz rodzinę? Więc nie próbuj odgrywać roli, do której się nie nadajesz. Red? Tillman? Mamy Rogera Capsa. Nie chciałbym być na jego miejscu.
Ludzie chcą cię zobaczyć na szubienicy. Moja w tym głowa, żeby ich życzenie się spełniło. Poddaj się. Wszystko ma swój kres. Nie ruszajcie się. Na podłogę. Reed, postaw go tu. Zbierzcie się wokół mnie. To nasz jedyny ratunek. Tillman, wychodzimy. Nie strzelać. Pozwól nam odjechać, albo stracisz człowieka. Nie mogę. To nie jest zabawa. Odstrzelę ci ten tłusty tyłek. Co jest z tobą, Bill? Zasłaniasz się małymi dziećmi i niewinnym człowiekiem? Zrób, co mówi. Wiedzą, że jestem szeryfem. Proszę cię. Niech będzie. Nie strzelać. Odłóżcie broń. Dynamit? Weź Georgia. Annie, Jenny, szybko. Włóżcie go na konia. Dajcie kapsa. Mam dobry wzrok. Jeśli zobaczę obłoczek kurzu na drodze, kaps zginie. Nie zabijesz go. Załatwią go dynamit i bank. Jeden fałszywy ruch i przyślę go do domu pocztą. Wszystko zależy od ciebie. My name is Death, none can excel. I hold the keys to heaven or hell. Oh, Death, oh, Death, can you spare me over for another year? Oh, Death, consider my age. Please don't take me at this stage. My wealth is all of your command. If you i co? Nic się nie rusza. Możemy wypuścić pana kapsa. Wróci do domu piechotą. Złaś. Ludzie mają was dość, Dolin. Ten młody kasjer pracuje w banku dopiero 3 miesiące. Zegarek był jedyną wartościową rzeczą, jaką miał, a twój człowiek mu to ukradł. Zostawcie nas w spokoju. Niech pan poczeka. Masz ten zegarek? Chciałem być punktualny. Oddaj go panu. Daj mu go. Daj mu $50. Postawisz Tillmanowi i jego ludziom coś do picia. Może przy okazji przekażesz coś na wdowy i dzieci. Pieniądze to marność. Jestem zmęczony i straciłem przyjaciela, więc zamknij się. Niech pan nie wraca do Rockford. Już o nim wiedzą. Dlaczego pan mi to powiedział? Nie wiem.
I'm death, I come to claim your soul. Leave the body and leave it cold. Drop the flesh off of your frame. The earth and worms both have a claim. What is this that I can see? Thy fingers taking hold of me. My name is Death, none can excel. I hold the keys to heaven or hell. We have some friends just... Mamy tam przyjaciół. Dalej nie możemy jechać. Tu gdzieś jest chałupa starego. Ta pogoda nie może trwać wiecznie. Tylko 3 miesiące. To się nazywa pora deszczowa. Obie się przeziębicie. Jak się czujecie? Najgorsze, że George nie żyje. To był dobry człowiek. Tam, gdzie jedziemy, nie ma dobrych ludzi. To znaczy są, ale nie są dobrzy. Przecież my wybraliśmy drogę zła. Ty, mała, i Annie powinniście jak najszybciej odejść od nas. Mam na imię Jenny. Dam wam pieniądze. Rano pojedziecie szukać szczęścia gdzie indziej. Nie ma. Wszystko straciliśmy. Jenny, masz dobrą radę dla starego człowieka? Nie myślałem, że dożyję dnia, w którym nikt mi nie udzieli bezpłatnej porady. To jedyna rzecz, jaką ludzie chętnie sobie dają w tym zwariowanym świecie. Masz. Więc zacząłem sam brać. W ostatecznym rozrachunku wszystko się wyrównuje. Człowiek kończy z gębą pełną soli i z garstką wspomnień. Przekonajmy się, co tam się dzieje. O czym myślisz? O tym, że cię kocham. Ale właściwie nie kocham. Zawsze jest jakieś ale. Chłopcy chcą odejść. Ale ja wiem, że ty możesz jeszcze czegoś dokonać. I zostanę z tobą do końca.
moja mała. Panie Dalton, co pan zamierza? Wracam do polityki, do Kalifornii. Nie wiem, dlaczego stamtąd wyjechałem. A ja pojadę na wakacje. Indianie mówią, że gorące źródła mają moc odmładzania. To prawda? Tak głosi legenda. Ale wszystkie legendy opierają się na łgarstwie. Spróbuję, może ta okaże się prawdziwa. Wrócisz? Tak. A kiedy wrócę, wszyscy będziemy jednej myśli, prawda? Nie wiem. Jestem z tobą, Doolin. Dla ciebie, panie Doolin. Pozwolimy mu tak odjechać? Niech jedzie. Jest skończony. Jak my wszyscy. Dzień dobry panu. Serce się raduje na widok wolnego obywatela na porannej przejażdżce. Dokąd pan jedzie tak samotnie? Nie żyję jeszcze tak długo, żeby zwierzać się sklepikarzowi. Co to za życie? Słyszałem, że ostatnio pan tylko ucieka. Chcesz mi coś powiedzieć? Ja? Co mógłby panu powiedzieć sklepikarz? Słusznie. Życzę miłego dnia. Naprawdę jesteś Indianinem? Moja rodzina zginęła. Wychowali mnie Siouxowie. Mieli wspaniałego ducha, ale są już na wymarciu. Ty też masz wspaniałego ducha. Jesteś silna i dzielna jak każdy z nas. Wracaj do swojego świata. Dzień dobry panom. Jak interesy? Boże sprawy zawsze idą dobrze, synu. Czym się zajmujesz? Głównie bankami. Inwestycjami. Tak jak wy.
Ty już wypadłeś z interesu, Dolin. Podaj mi ręcznik. Gdzie się podział? Tam. Wygodnie ci? W porządku. Nie masz mi za złe? Znakomicie się bawiłem. Bill Dolin. Złapali go. Panie Dolin, proszę o zdjęcie przed ratuszem. Szeryfie, niech więzień zatrzyma się przed ratuszem. Niech pan go złapie za klapę i wyceluje w niego broń. Daj spokój, zrób zdjęcie i spływaj. Niech pan uniesie kajdany, bardzo proszę. Przepraszam cię za ten cyrk. Dlaczego teraz się nie uśmiechasz? Dolin w więzieniu? Dlaczego nam to zrobił? Odjeżdżacie? Bez słowa? On pierwszy kazałby nam wiać. Musimy go uwolnić. Pilnuje go 100 strażników. Nie możemy czegoś zrobić? Jedź go uwolnić. Chętnie poczytam o tym w gazetach. Jeśli kogoś złapią, nie wieszają go od razu. Nie chciałbym zawisnąć o tej porze roku. Tata jest zajęty żniwami. Nie mógłby mnie pochować. To już koniec? Wracajmy do domu. Zrobiło się źle przez to zabijanie. Obiecałam, że nigdy cię nie opuszczę. Ale teraz to zrobię. Dolin potrzebuje przyjaciela. Jeśli żaden z was nie chce nim być, ja nim będę. Życie to nie powieść za 10 centów. Jeśli nie żyje się jak w powieści, życie nie jest warte nawet tyle. Jedziesz ze mną, Jenny? Wolę zginąć z Billem, niż uciekać jak karaluch przed światłem. Jedziesz, głupia dzipko? Nie mów tak do mnie. Jesteś twarda jak brzuch ropuchy. Uważaj, co mówisz. Uciekaj jak łasica z tymi gnojkami.
Odwal się od mojego konia. Let's go. Jedziemy. Let's see when we get Bill. Same odbijemy Billa. Lepiej weź go ze sobą. Dobrze się sprawiłyście. A wy zachowujecie się jak tchórze. Nie pokazuj się, dopóki nie sprzedasz wszystkich gazet. Paperboy. Gazetę. Zmęczyłeś się? Co ci jest? Jadę z tobą. Zaczekaj. Boisz się? Od urodzenia. Ale ty jesteś wariatką od urodzenia. I co z tego? Gazety. Tam jest nasz klient. Gazetę. Co jest? Macie tu Billa Dulina? Za stalowymi drzwiami. Zabierajcie się stąd. Ona, to znaczy on ma w worku broń. Jesteśmy tu, żeby go uwolnić. Jak to zrobicie? Annie wyjmie broń i powie, żeby pan otworzył drzwi, bo inaczej rozwali pan łeb. Jeśli pan nie uwierzy, ona jest szalona i na pewno to zrobi. Annie, wyciągaj broń. Otwieraj drzwi, bo ci łeb rozwalę. Co tu się dzieje?
Ja jej wierzę. Nie obchodzi mnie, co się stanie ze mną, a tym bardziej z wami. Jeśli nie zrobicie, co mówi Annie... Jazda. Otwierajcie drzwi. I zaprowadźcie nas do Dolina. Jeśli mnie posłuchacie, w jutrzejszej gazecie przeczytacie coś ciekawszego od waszych własnych nekrologów. Otwierajcie drzwi. Otwieraj celę. Daj mi drugi klucz. Bill, wstawaj. To ja i Jenny. Obudź się. Nie ma czasu do stracenia. Stójcie. Odbierzcie im broń. Spokojnie. Przyjechałyście odwiedzić starego Dolina. Wyprowadźcie go. Już są. Przyjechały cię uwolnić. Nie stać cię na nic lepszego? To moi najlepsi ludzie. Bill Tillman jest w porządku, choć stoi po drugiej stronie barykady. Obiecał mi, że jeśli kiedyś was spotka, potraktuje was sprawiedliwie. Prawda, Bill? Zawsze dotrzymuję słowa. Co z nami zrobisz? Gdzie są wasze rodziny? Annie, gdzie jest twój ojciec? Odbywa trzecią kadencję w Senacie Stanów Zjednoczonych. Daj spokój. Nie mamy rodzin. To prawda. Wobec tego wyślemy was na wschodnie wybrzeże, żeby tam wybili wam z głów zadawanie się z bandytami. Jak nam będzie w więzieniu? Jesteście młode, a Bill i ja jesteśmy już starzy. Chcę wam powiedzieć jedno. Nie zadawajcie się ze starymi kowbojami. Nigdy was nie zapomnę. Tylko wy odważyłyście się mnie uwolnić. Banda! Dynamit też przyjechał. Cała banda. Banda Dolina i Daltona. Tędy. Biejemy. Tędy. Gdzie jest Jenny? Tam. Dokąd jedziemy? Do przełęczy Diego. Szybko. Nie pojechali tą drogą. Go!
Nie zatrzymujcie się. Dynamit zaraz wysadzi skały. Już. Zaczekaj, a dziewczyny? Nic im nie będzie. Już. Zasypali przełęcz. Nie strzelać. To jeszcze dzieci. Jesteśmy bandytami. Możecie nas pocałować. Wstawaj. Już po wszystkim. Wiem, że to wstyd dla bandyty. Jedźcie. Powodzenia. Banda Dolina rozpadła się. Annie i Jenny spędziły 2 lata w domu poprawczym w Massachusetts. Annie dorosła i zamieszkała w Kansas City, gdzie wiodło jej się bardzo dobrze. Jenny pojechała do Nowego Jorku, pracowała jako asystent socjalny. Bill Tillman pojechał do Hollywood i został reżyserem filmowym. Bill Doolin poślubił córkę pastora. Został zastrzelony w drodze z kościoła. Yeah.